Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w Tarczynie, gdzie otwierany jest właśnie bardzo nowoczesny ośrodek, który ma pomóc naszym dzieciom, naszej młodzieży w przełamywaniu różnych problemów czasu dzisiejszego. Powiedzieć, że dorastanie w cieniu pandemii czy w cieniu wojny na Ukrainie, tych wszystkich zdarzeń, tych wszystkich zdjęć, które widzimy, widzą nasze dzieci, widzi nasza młodzież, jest bardzo trudne, jest bardzo ciężkie, to na pewno za mało powiedzieć. Rzeczywiście to jest bardzo ponura okoliczność, trudne okoliczności, które zmuszają nasze dzieci, naszą młodzież do absorbowania dziesiątków, tysięcy, setek bodźców, najróżniejszych bodźców, jak wiemy doskonale. Internet jest zalewany falą hejtu bardzo często. Ja widzę to bardzo dobrze po moich dzieciach, po dzieciach moich znajomych, przyjaciół, rodziny. Co się dzieje z naszymi dzieciakami, z naszą młodzieżą? One przechodzą gwałtowną zmianę, gwałtowną metamorfozę związaną oczywiście z dojrzewaniem, ale jednocześnie wokół nich świat się zmienia, bardzo często świat się wali i potrzebują pomocy, potrzebują profesjonalnej pomocy. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca przede wszystkim znakomitym lekarzom, terapeutom, pedagogom, psychologom. Wiem, jak wielki wysiłek wkładają w to, aby przywrócić nasze dzieci normalnemu światu, że się tak wyrażę, żeby pomóc im przezwyciężyć ich depresje, ich lęki. Szanowni Państwo, to jest strasznie ważne. Ja dziękuję terapeutom i psychologom jako premier, ale także jako rodzic, bo wiem doskonale, ile to jest wysiłku, ile pułapek, ile sideł można wpaść we współczesnym świecie, zwłaszcza tym pełnym najrozmaitszych impulsów, informacji dochodzących z zewnątrz, bardzo często fejkowych, hejterskich, pełnych nienawiści. Wyobraźmy sobie, my, ludzie dorośli, jesteśmy w stanie dużo znieść i na pewno dużo znosimy, ale nasze dzieci o takiej konstrukcji psychicznej, o emocjach przecież dojrzewającego człowieka, to jest coś zupełnie innego. Dlatego takie ośrodki jak ten, a miałem możliwość go rzeczywiście zobaczyć właściwie w całości, bardzo profesjonalnie przygotowany, jestem pewien, że przywrócą nasze dzieci po pandemii, po oby jak najszybciej zakończonej wojnie, do normalnego życia, do życia bez tych depresji, bez jakichś lęków, bez różnego rodzaju uzależnień. Uzależnienia dzieciaków dzisiaj to jest coś strasznego. Młodzieży licealnej. Też widzę to naokoło w świecie, który mnie otacza. Jest to zjawisko niezwykle poważne. Nie wystarczy tylko pokazać strategię. W ślad za strategią powinny pójść czyny. I państwo polskie dziś przeznacza na zdrowie psychiczne naszych dzieci, na pomoc psychologiczną, na te ośrodki terapii uzależnieniowej i psychologicznej około 650 milionów złotych. Niedługo to będzie 700 milionów złotych. Dla porównania, szanowni państwo, w 2015 roku to było 170 milionów złotych. Ja wiem, że duże liczby nie przemawiają tak do wyobraźni, ale jak coś jest 4 razy więcej, 400% rośnie o te 6 lat, przez te 6 lat, to chyba mówi to samo za siebie. Ile nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, wagi, uwagi przykłada do tego, do tej całej dziedziny życia naszych młodych i najmłodszych obywateli. Ale oprócz tych środków, oprócz wspaniałych naszych terapeutów, psychologów, specjalistów, lekarzy, najważniejsza jest dobroć, empatia. I tego wszystkim życzę. I o to też wszystkich rodziców proszę. O to, czego mi często brakuje dla moich dzieci, czyli czasu. Czasu poświęconego na rozmowę, na uśmiech, na przytulenie. Ale wiem, że to jest najważniejsze i wiem, jak one tego potrzebują i wszystkich rodziców o to proszę, o tą właśnie empatię, o serdeczność, o życzliwość, o dobroć, o wyrozumiałość, której może czasami nam brakowało w naszych wcześniejszych latach, ale myślę, że dzisiejsze pokolenie szczególnie potrzebuje tej serdeczności, tego otwarcia i bardzo serdecznie wszystkich Państwa o to proszę, a my ze strony Państwa postaramy się dopomóc poprzez ośrodki
takie jak ten, ale wiele innych w Polsce, które rozwijamy poprzez dodatkowe środki przeznaczane na pomoc terapeutyczną, psychologiczną, żeby wyciągać dzieci i młodzież z tych emocjonalnych, psychicznych, psychologicznych tarapatów, sideł i pułapek. Dziękuję.